Dzisiaj jestem na turnieju u Zbychu Lurwa na Rapidach. Jest strasznie dużo osób, przez co no, nie dało się znaleźć ciekawego miejsca, więc będzie trochę głośno. Nie wiem, na ile słychać te szumy. I w pierwszej rundzie grałem z zawodnikiem bez kategorii, no bo dużo świeżych zawodników, skoro pan streamer zaprosił, to ich pierwszy turniej. I mojego przeciwnika też był to pierwszy turniej, ale jako pierwszy turniej to grał zarąbiście. Jedynie źle policzył jedną rzecz i stracił piona po prostu. Zobaczycie to w analizie później. Ale tak to grał bardzo dobrze i cieszę się, że na niego trafiłem, bo Bukoc mi będzie podbijał. Bo z tymi słabszymi na pewno sobie poradzi. Lecimy dalej. Na razie jeden z jednego. I w tym momencie zagrałem Hetman C7 z planem zaatakowania tego pionka, bo już atakuje potrójnie. I to co obstawiałem, że przeciwnik zagra, no grałem z gościem bez kategorii, ale generalnie dobrze grał, więc myślałem, że to zauważy, że tak powiem. No bo broni podwójnie, ja atakuję potrójnie, więc wystarczy, że jeszcze jedną figurką obroni tego pionka, no jest wszystko spoko. Więc zakładałem, że pójdzie ruch Hetman E2, to daje mi minimalną przewagę jak się okazuje. I moim planem było zagranie G6, goniec G7 i tym bardziej zaatakowanie tego piona. Ten plan był błędny, jak się okazuje, gdyż nie mam na tyle czasu. Po prostu tutaj przeciwnik jedzie przez C4 i jakbym na przykład przesunął, to skoczek wskakuje na E4 i tu już chcę kąsać w przyszłości. Ponadto lepszym pomysłem to jest goniec E7, czemu nie wiem, po prostu się rozwijam i tyle chyba. To co pokazuje komputer, to że przeciwnik powinien zagrać C4 i od razu podbijać to centrum. A po jakimś skoczek C bije E5, to nawet nie mogę tego zagrać, bo jest bicie, bicie, bicie. I na przykład jak wymienią się gońce, to na koniec ta linia jest otwarta i na koniec wariantu jest F4 ze zdobyciem figury. A przeciwnik zagrał C3, co mnie ucieszyło i po prostu zgarnąłem piona. I tyle. Jak z przeciwnikiem gadałem jeszcze po partii, to on widział ruch Hetman E2, tylko że sobie źle policzył. Policzył sobie, że jest bicie, bicie, bicie i po biciu odbijam skoczkiem. Tylko że już nie mam skoczka, więc no, pomylił się w liczeniu po prostu. Udało się wygrać 2-2, ale maniany odwaliłem fest. Jakby totalnie rozwaliłem sobie pozycję króla, bo król w ogóle nie miał pionków. I zagrałem F4. Wiedząc, że jedyne co może zrobić przeciwnik, oddać figurę za 2 piony. Tylko że przed moim królem. Ale stwierdziłem, dobra, gram z jakąś dwójką. Szkoda, że to była taka starsza dwójka, która no, dawno ją zdobyła i po prostu... No gdyby grał aktualnie, pewnie miałby jedynkę bądź dwójkę plus. Więc miałem trochę pecha z kojarzeniem. No i generalnie dobrze grał i miałem to przegrane. I też miałem o wiele mniej czasu, na sekundach zaś grałem. Też mój kumpel, który tu jest, oglądał tą partię. Miał takie, o kurde, ale przypał. I na koniec wyszło, że ja miałem wieże i 2 lekkie, do tego 3 pionki, a przeciwnik miał 3 lekkie i do tego 6 pionków. I to takie 2 wolne przed moim królem. Miał to wygrane, ale na szczęście podwalił figurę i się udało wygrać, ale fart. Totalnie. Lecimy dalej. Niestety analizy będą dość mocno wybrakowane, gdyż nagrywam to... Ile? Dni po tym? 5 dni po tym. Gdyż niestety kolosy na studiach mnie dojechały. Więc... No nie wszystko pamiętam niestety. Wydaje mi się, że taka pozycja powstała. I ja jak to ja, król zabezpieczony nigdy w życiu. I zagrałem F4. Co teraz termometr sobie zjechał w dół. Generalnie to o czym ja myślałem, to było, że po F4 jedyne co może zrobić przeciwnik, to wybić na G4, no bo grozi oczywiście F5. A jak wybije pionkiem, no to bije skoczkiem. I atak na i hetmana i gońca, no jakby powstało takie coś, to miałbym jakieś luksusy, prawdopodobnie wieża na wolną linię. No i czarne praktycznie nie mają gdzie się ruszać. Dlatego, że wiedziałem, że po F4 jedynym sensownym ruchem jest wybicie piona na G4, którąś figurką. I stwierdziłem, że dobra, będę trzymał gardę, będę się bronił, jakoś to wybronię, co jest totalnym podejściem. No i nastąpiło, skoczek bije G4. A, i jeszcze jakby goniec się odsunął, to wtedy łapałem hetmana. Nie miałby gdzie się ruszyć. Więc nastąpiło wybicie skoczkiem, żeby nadal przeciwnik miał parę gońców.
No i się bronię, tak jak chciałem, tak zrobiłem. Hetman E1, żeby przerzucić hetmana przed króla. No bo nie ma pionków, no to przynajmniej hetman niech tam stoi. Nastąpiło E bije D4, chyba, przypominam. Skoczek bije D4, wieża DE8. No i tu już jakieś ataki z odsłony mogą nastąpić w którymś momencie. I tutaj dobrze się broniłem, generalnie F5 to jest najlepszy ruch, jaki mogłem zagrać. No jakby goniec wybił, to bym się ucieszył, bo by się wszystko uprościło. No ale przeciwnik złośliwy, ja na niedoczasie już grałem sporym, gdyż liczyłem ciągle to F4 i bicie, nie doliczyłem się niczego mądrego, ale i tak to zagrałem. Więc hetman H5, no i tu jakieś gwiazdy gońcem, później goniec G3, hetman H2, już jakieś maty mi grożą. Zagrałem hetman G3, chyba. I nastąpiło goniec F6, również chyba. Z atakiem na dwa skoczki, no i też grozi w przyszłości jakiś goniec E5, do tego wieża się otworzyła. No generalnie mam fatalną pozycję, teoretycznie, aczkolwiek goniec F6 wypuszcza przewagę. Tylko trzeba by było znaleźć ruch wieża F4. Wydaje mi się, że w czasie partii go nie znalazłem, jeśli w ogóle taka pozycja powstała, bo za to nie ręczę. No bo byłem na sekundach i pewnie widziałem taki ruch jak goniec E5 ze związaniem. To oczywiście mógłbym wybić na G4 i by poszły wymianki i byłoby spoko. I ja chyba zagrałem po prostu skoczek E6. Ale tu już się nie będę bardziej wgłębiał, bo tu już będę wam raczej zmyślał, co tu się działo. I jeszcze przejdziemy do pozycji, która powstała na koniec. Znaczy na koniec, prawie na koniec, bo dalej zaś nie pamiętam, co się działo. Generalnie miałem przewagę jakości. Tylko że przeciwnik miał strasznie dużo pionów. No i ja praktycznie nie mam jak grać tego na wygraną. Przeciwnik ma po prostu wygrane. No tutaj pośrednio jest moja wieża atakowana, więc odsunąłem wieżę. Goniec wybił na F5, więc znowu moja wieża jest atakowana. Więc odsunąłem się na C1 i dalej nie pamiętam, co się stało, ale pamiętam, że przeciwnik w jakiś sposób podstawił gońca na niedoczasie. W końcu obaj byliśmy na niedoczasie, nie tylko ja. A ja przynajmniej umiem grać na niedoczasie. Więc tyle farta miałem przynajmniej. I to już udało się zrealizować po prostu z tą figurą więcej. Więc przyfarciłem. Ale jestem starym człowiekiem. Gram tak strasznie wolno. Zaś musiałem grać na sekundach. I generalnie była równa pozycja wcześniej. I no, próbowałem ją przełamać. Generalnie grałem z taką no, dość małą dziewczynką, bym powiedział. I po partii pierwsze, co powiedziałem, to... Oni są tak dobrzy, czy ja jestem tak słaby? Bo znowu miałem przegrane. Miałem gorszą, wydaje mi się. No bo na chama próbowałem przebijać. I też widziałem, jakie FIDE ma przeciwniczka. Nie wiedziałem, że to FIDE też wiąże się z jej kategorią, że ma jedynkę. Więc generalnie była mała, ale już bardzo dobra. Więc w przyszłości w ogóle może być totalnym koksem. I w którymś momencie musiałem po prostu jakoś oddać. Ewentualnie nie doliczyłem niczego mądrzejszego na sekundach. O nie, nie ma światła. Okej. Okay. I jakby miałem dwa piony blisko przemiany z tym skoczkiem, ale to tak ciężko do ocenienia była ta pozycja, szczególnie na sekundach, ale przeciwniczka oddała jakość. Dostałem z pionkiem więcej w końcówce i to już zrealizowałem. Więc się udało, ale na razie lecę na farcie. 3-3. Teraz z kimś dobrym wpiernicz i next. Tutaj będziemy mieli dość ciekawą i złożoną analizę. I też sporo pamiętam z tej partii, więc o tyle spoko. W tym momencie no, pozycja jest absolutnie równa. Tu nic się nie dzieje, więc no, jako że byłem teoretycznie lepszym zawodnikiem w tej partii, no to chciałem coś poddymić. Zagrałem goniec A6 na minimalną pułapkę, mimo że wiedziałem, że się na nią nie złapię, bo jest milion sposobów na wyjście z niej. Otóż pułapka polegała na tym, że jak przeciwniczka zagrała losowy ruch, to ja mam skoczek D3 z szachem. I atak na hetmana po prostu. I hetman musiałby zostać oddany, no i to już jest prosta wygrana. No ale po pierwsze, coś co przeciwniczka chce zrobić, no to albo roszadę, albo po prostu wybić gońca. Więc to się nie mogło udać. Ale nadzieja umiera ostatnia. Nastąpiło wybicie gońca, odbiłem skoczkiem. Kolejne wybitki, no i znowu stoimy w remisie. Super. Tutaj delikatny błąd ze strony przeciwniczki, moim zdaniem, gdyż nastąpiła roszada. Nie ma już hetmanów na szachownicy, przez co ten król na spokojnie mógłby zostać w centrum i byłby bliżej akcji aktywną figurką, co by było profitem dla niej. Ale nastąpiła roszada. No i tutaj się zadumiłem na dość długi czas,
To były szybkie szachy, przypominam. Więc zaraz oczywiście wpadłem w niedoczas i grałem losowe ruchy. I zagrałem skoczek B4. Doliczyłem to, że to nie jest dobre, aczkolwiek no nie miałem lepszych pomysłów, jak tą pozycję jakkolwiek grać na wygraną. No bo jakieś król E7, wieża B8, to zawsze dostanę jakieś F5, B3 i tu już nie ma gry praktycznie. Zagrałem skoczek B4. Zaatakowałem pionka. Wieża musiała go obronić. To jest najlepsza obrona wieżą, jaka mogła być. I jest mój ruch. Atakuję też skoczka, atakuję też piona z A2, który jest broniony przez skoczka. No i moim planem, który wiedziałem, że jest słaby, ale było zagranie D4. I teraz coraz wyżej dla białych. Nastąpiło skoczek E4, centralizacja skoczka już tu zaraz może wejść na D6, bardzo silna placówka. No jako, że to był mój plan, to wybiłem tego piona i plus ponad 3. Gdyż, co ja policzyłem? Policzyłem, że po wieża A1, co jest jakby najlogiczniejszym ruchem, mam po prostu wybicie na B2. Tylko, że jak zbiłem tego piona, to jeszcze raz to policzyłem. I ziup. I ziup. I mam przegrane. Gdyż jest atak na to i atak na to i tracę materiał. Więc z bólem serca po wieża A1 chciałem zagrać wieża A6. To też przegrywa, ale tego już się nie doliczyłem. Na szczęście nie musiałem, bo nastąpiłby skoczek C5. No dobra, atakujemy skoczka. No to B4, nie możemy wybić, bo po prostu tracę wieżę. Znowu wieża musi uciekać. Musi po tej linii, żeby bronić skoczka, czyli musi na A3, bo tylko tam jest bezpieczna. I na koniec następuje C3, bądź C4. I mój skoczek wisi po prostu. No i przegrana pozycja, znowu. Na szczęście od ręki praktycznie Zuzanna zagrała skoczek D6 z szachem. To z powrotem dało mi remisową pozycję. Zagrałem król E7. I tu nastąpiło F5. Jest to remisowe, bo wieża A1 już nie jest taka groźna, gdyż mam ruch wieża A6, bo nie ma tego skoczka na C5 po prostu. No a w przyszłości po prostu zagram skoczek B4 i wieże się wymienią, jest wszystko git. Nastąpiło F5, odegrałem F6. Komputer tu pokazuje, że najlepszym ruchem jest wieża H na B8, ale czego ja się obawiałem, to po prostu ruch F6. No jak król się gdzieś wróci, no to bicie, bicie, bicie i mam rozwoloną pozycję. I w ogóle plus 3 dla przeciwniczki. Więc musiałbym zbić. No i wtedy odbicie i jest spora presja na punkt F7 i musiałbym to pasywnie bronić. Na co by nastąpiło wieża F1 i po biciu jest co najmniej wieczny szach. To no, nie trudno było doliczyć, bo w życiu nie mogę pójść na B6, bo dostaję szacha i wzięcie wieży. Okej, wracamy, więc kontratakowałem F6 z jakimiś pułapkami, że bicie to biorę skoczka. Co więcej, one nie działają i to też policzyłem i się bałem, że to zbije, bo po prostu jest wybicie na G7 z atakiem na wieżę. Wieża się odsuwa, F6 i te piony są nie do zatrzymania. Taka ciekawostka. Dwa piony wygrywają z wieżą, a co więcej tu jest jeszcze wieża, więc no masakra. Ta pozycja dla mnie była. Nastąpiło FBE E6, król odbił i skoczek C4 z atakiem na wieżę, więc wieża odsunęła się na B4 z atakiem na skoczka, B3 pobroniony. I komputer tutaj proponuje FBE E5, aczkolwiek ja się bałem wieża A1, skoczek C3 i wieża bije A7, gdyż jak wieża na tyłach to obrona trudna, jak to znane przysłowie głosi. No i zaraz druga by wjechała, pionki powybija, jakoś od tyłu by mnie atakowała, no nie podobało mi się to. Więc zagrałem skoczek C3, wieża A1 i pasywnie pobroniłem wieżę A8. I tu przeciwniczka mogła praktycznie wygrać za pomocą ruchu EBE F6. G bije F6, wieża E1 z szachem, król F7 na przykład. Skoczek E5 nie można zbić, bo jest związanie oczywiście, więc król się gdzieś tam odsuwa. No i po prostu odbicie piona, to wisi, to wisi, to wisi, wszystko wisi. Znowu miałem przegrane. Nastąpiła wieża A6, to też mi się nie spodobało. W ogóle nie widziałem tego ruchu, ale podczas partii na niedoczasie sądziłem, że to jest całkiem niezły ruch. I co ja policzyłem, bo to była kolejna głupota, że wybiję na E5 i po szachu pójdę na D5, to poszło jeszcze w partii, tylko poszedłem tu z planem, że po wieża D6 pójdę królem na E4.
Na szczęście chwilę się zastanowiłem i po pierwsze w tym momencie zauważyłem, że w ogóle mam król C5, nie widziałem wcześniej tego ruchu, który jest całkiem fajny, zaraz powiem dlaczego. Ale po król E4 doliczyłem się co najmniej wieczniaka, a też widziałem, że na pewno opcje matowe też mogą być. Gdyż po pierwsze może być skoczek D2 z szachem, no król może tylko na E3, no i powtarzanie ruchów może być. Król nigdzie indziej nie może się ruszyć. Ale co więcej, po tym szachu i król E4 jest jeszcze ruch wieża F3. Cichy ruch i mój król jest w klatce. I po prostu skoczek grozi albo matem na D2, albo matem na G3. Nie do obrony. Widziałem motywy z wieża F3. Miałem mało czasu na zegarze, żeby to doliczyć, ale ja widziałem jakby od razu ruch wieża F3, ale wtedy miałbym jeszcze bicie na C4 i bym uciekał pod kosy. Do tego miałbym wolnego piona i miałbym to jeszcze wygrane, co ciekawe. Ale nastąpiło król C5 i to jest o tyle fajny ruch, że jak nastąpi losowy ruch, to mam wieża bije C4 i po odbiciu odbijam wieżę, przewaga figury i jest wygrana pozycja. Ale moja przeciwniczka była mocna, zagrała wieża E6, widziała tą pułapkę. Prawdopodobnie. Aczkolwiek pozycja nadal mi się nie podobała, więc po prostu oddałem jakoś, wybiłem na C4. Generalnie jestem typem zawodnika, który nie lubi oddawać materiału. No ale jak mus to mus. Bebie C4. Co więcej, nie można tu było dać wtrąconego szacha na E5, gdyż nastąpiłby król D6 z atakiem na wieżę, więc po odbiciu odbiłbym i znowu figura więcej. Więc bebie C. I nie odbijam od razu, no bo bym stracił istotnego pionka, już by było 0-0. Tylko najpierw gram E4, ten pionek mi i tak nie ucieknie. I tu już nie jestem pewien do końca, co się działo. Wydaje mi się, że poszło takie coś, że wieża F7, król bije C4, wieża C7 z szachem, król B4. I nie mam pojęcia, dlaczego przeciwniczka miałaby nie zagrać wieża B7. Nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że powstało coś w stylu takiej baterii na mojego skoczka. Ja zagrałem A5 i w tym momencie przeciwniczka dała szacha, król się odsunął. Nie mogłem znowu iść w dół, bo byłby po prostu wieczniak. Nigdy bym nie wyszedł z tego. A byłem zainteresowany wygraną. Więc nastąpiło król A3. Nie można wybić na D4, bo jest szach. Aczkolwiek dopiero teraz to zauważyłem. Podczas partii tego nie widziałem. Tak mi się wydaje. I nastąpiło wybicie na C3. Odbicie, odbicie, król B2. I mam piona więcej do tego wolnego. Więc po prostu to już zrealizowałem. Udało się. To była ciężka analiza. Mam nadzieję, że przydatna. No niestety pierwsza porażka. Przegrałem pojedynek streamerski z Damianem Leftakiem. Było długo równo, długo walczyłem. Niestety na niedoczasie wycisnął mnie. Nie wiem, czy tam miałem obronę. Nie udało mi się znaleźć na tym krótkim czasie. Ale jestem dość zadowolony z tej partii i byłem na transmisji. Więc nawet stamtąd będzie się dało chyba wziąć tą partię. Dobra, teraz trzeba powygrywać i dalej walczymy. Tak, Zbyku! Chciałem powiedzieć do Zbyka, odnieść się, ale tak mnie nie słyszy. Także napiszcie mu, że powinien chodzić. Dobra, cały raz zostajemy przy tym pojedynku. No nie mogę cię wypuścić, słuchajcie, no. Ten komentarz dzisiejszych lotów najwyższych nie jest. Szachowo może nie jest jakoś mocno ambitnie, ale dużo rozpraszaczy, koty i tak dalej. Staram się, dobra, postaram się skupić, co się dzieje w tej pozycji. No jest możliwość stworzenia dublaków. Bicie? Bicie? Pionki? Pionki są dublowane, są dość silne w tym momencie, zobaczcie, bo jest dobre centrum. Jednocześnie dla wieczarnego stworzyła się linia F i ta wieża będzie mogła się tutaj próbować wykorzystać swoje możliwości. O, przecież, bo ja widzę kamerę na to wszystko, też chcę zobaczyć. Jest spacer po sali gry. Nie do warunki, pierwsza klasa, powiem szczerze. Legają, jest Kowalski Igor, jest Ryszard Grossman. Mecz z panem streamerem, Damianem Leftakiem i z potężnym arcymistrzem Igorem Janikiem. Będą po prostu w innym odcinku. Jako, że były one na transmisji, to mogę wam je całe przeanalizować, a nie tyle, co moja pamięć jest w stanie zakodować. Więc zobaczycie w którymś kolejnym odcinku. Piąta runda, kolejne zwycięstwo. Udało się wygrać z dziewczyną jakąś. Generalnie dobrze grała. I jakoś też nie idzie mi na to, nie czuję tych pozycji. Ale w miarę atakowałem. Atakowałem i popełniła w końcu błąd. Wybiła nieodpowiedniego pionka, dojechałem króla w jakiś sposób. Po prostu nie zauważyła pewnej kombinacji. No i później z tym pionkiem więcej, z otwartym królem przeciwniczki. Mój wyjątkowo był za pionami, co rzadko się u mnie zdarza. No i na koniec taką minimalną miniaturę wsadziłem
po prostu wybiłem piona, poświęcając skoczka, ale w kolejnym ruchu robiłem widełki i się wygrało tak jakoś. Lecimy dalej, 4 na 5. W tej pozycji po debiucie już dominowałem i w tym momencie zastanawiałem, jaki ruch zagrać, no bo mogłem tutaj bić, żeby zniszczyć strukturę pionową, ale wtedy jakaś wieża by wchodziła na linię G, a po co mi to? Jakiś skoczek F4 też, żeby wziąć dość silnego gońca i grozić na przykład jakieś wtrącenia hetman H5, albo F4 od razu, żeby tu dojeżdżać, ale stwierdziłem, w sumie przeciwniczka w ogóle nie ma ruchów praktycznie takich sensownych, więc na spokojnie roszada, żeby przygotować sobie to wszystko. I na chwilę tutaj zamarłem, bo zobaczyłem, że jest, wait, C bije, skoczek bije i skoczek bije E5. Ale jak się okazało, wszystko mi się tutaj zgodziło, bo wieża na wolnej linii będzie działać. I tu się wszystko zgadza. Jakieś wybicie, wieża E1 i na związaniu będzie działać po jakimś F4 po prostu. Goniec C5 nastąpiło, co też mnie zaskoczyło, gdyż po prostu przeciwniczka przeoczyła taktykę. Po prostu bicie, bicie. Bicie w końcu tego skoczka, odbicie, no i po prostu hetman H5. I nie dość, że ten król jest goły, niewesoły, to jest deroszowany i w ogóle nie ma obrońców. Nastąpił król E7 i według mnie dość istotny ruch z punktu strategicznego. Zagrałem hetman H4 z szachem, żeby ten król musiał się z powrotem gdzieś ruszyć. Zagrała na E8, przez co ten hetman od razu nie mógł wkroczyć do akcji po ósmej linii. No i dopiero teraz zbiłem tego piona. I też warto pamiętać, że grożą tu jakieś motywy z goniec G6 z szachem, bo po odbiciu bijemy wieżę. I jakimś cudem przeszło do tej pozycji, nie mam pojęcia jak, ale taką pozycję jeszcze pamiętam z tej partii. Gdyż tutaj miniaturkę mogłem wsadzić, widziałem ją, ale się scykałem z przyczyn niewiadomych. Po prostu miałem trochę więcej czasu niż przeciwniczka, więc nie chciałem kombinować bez sensu, żeby jeszcze coś podwalić. Tutaj po prostu wchodziło skoczek bije D5 i po odbiciu E6 z widełkami, no jak hetman by odbił, wieża E1, związanie, bierzemy hetmana i wygrana. Widziałem to, jednak zdecydowałem się najpierw na wieża AE1, żeby zrobić to bezpieczniej i dopiero teraz po wybiciu przepchać piona. Oczywiście mogła jakoś zareagować na to, prawdopodobnie, nie wiem, skoczek F8, losowy bijowy ruch prawdopodobnie, ale wystarczający, żeby nie dostać widełek na E6. Ale zagrała król D8, co pozwoliło przeprowadzić tą akcję, więc skoczek bije D5, E bije D5, E6, widełki, hetman na F6 poszedł i nie bije od razu na D7, bo wieża odbije i tu jeszcze jakiś nowy obrońca się pojawił, a po co to komu? Hetman bije D5, nie mam figury, nie obchodzi mnie to, i tak ten skoczek jest totalnie związany. Jakaś kontra tutaj zaczęła się tworzyć, hetman bije B2 z atakiem na gońca. Mam więcej czasu. Przeciwniczka nie ma ruchów, więc po co jakąkolwiek kontrę mam dawać, więc po prostu odsunąłem gońca. Tu oczywiście widziałem ruchy typu wieża D1, że tutaj jest ogromna presja i też wygrana, ale jakby na spokojnie, goniec F5, jeszcze zwiększyłem tą presję tutaj. Nastąpiło wieża G8 i o nie, mat mi grozi, pomijając fakt, że tutaj hetman broni, ale widziałem, że po wieża G8 jest po prostu E7 z szachem i bierzemy wieżyczkę. Goniec odbił, wybiłem wieżę, król C7, wybiłem gońca. I pozycja się posypała. I jakoś ta partia się skończyła. Nie pamiętam w jaki sposób. Oczywiście moją wygraną, ale w jakiej pozycji to nie wiem. Zaraz się przeciwniczka poddała jakoś. No i jako, że jestem na turnieju Zbycha Luda, z nim nie zagram, bo nie gra w tym turnieju. Jest jako dyrektor tego turnieju czy coś. Ale z innym arcymistrzem grałem. No i cytując klasyka, skoro to jego turniej, to co ja z arcymistrzem chciałem wygrać? W zasadzie chciałem zremisować w którymś momencie już, bo jakoś tak wyszło, że pozycja się praktycznie całkowicie zablokowała. No tylko, że jak zwykle nie do czasu mnie pokonał i przełamał to Igor Janik. Wydawało mi się, że jest szansa na ustanie tego, ale jak się go spytałem po partii, powiedział mi, że raczej przy dokładnej grze powinien wygrać. Nie wiem, zapewne ma rację, ale zobaczymy na analizę Elu. Na razie leci tak, jak około powinno być. Z lepszymi przegrywam, ze słabszymi wygrywam. Więc mam kolejną wygraną. Mam 5 na 7, z tego co mi się wydaje. I w tej partii zrobiłem klasycznego kertopa. Po co mi pionki przy królu? Po prostu pojechałem nimi na króla przeciwnika. Mój król został goły, ale kogo to obchodzi? Udało się dojechać w końcu. Zrobił minimalny błąd, ale
znowu dobrze grał. Nie wiem, jakoś na tym turnieju strasznie dużo ludzi dobrze gra i nie popełnia błędów. Ewentualnie ja za mało pułapek stawiam, nie wiem o co chodzi, ale na razie jest 5-7 i lecimy dalej. Tutaj klasycznie, jak widać, wypuściłem moje stado hartów. Mój król oczywiście czuje się zupełnie bezpieczny bez pionów, wiadomo. Czasem się to udaje, czasem nie. I w tym momencie przeciwnik się przestraszył mojego potężnego ataku po linii G, więc odsunął króla. Jednak to mnie nie powstrzymało. G5. Przepchał. Co jeśli by zbił? Jakby zbił, odbiłbym pionem i po prostu linia H się otwiera. Po jakimkolwiek ruchu pionem po prostu przepycham w którą stronę. Po jakimś szachu na przykład. Po G6 mógłbym dać szacha. No po król G7 to w ogóle widełki biura hetmana. A po król G8 mam po prostu atak na hetmana. No i jak hetman się gdzieś odsunie, albo wjazd od razu hetmanem, ale wtedy jeszcze skoczek broni, albo przerzucam bierze po prostu na linię H i matuję na ósmej linii. A jak zagra na przykład król G8, no to od razu wieża C2, wieża H2, hetman H3 i matujemy. Jednak przeciwnik przepchał, ale ja atakować potrafię oczywiście. Jakoś wybitnie, ale wystarczająco. F6. Dlaczego? Gdyż po biciu, co nastąpiło w partii, nie odbijamy, bo to jest skrajna głupota i prowadzi to do remisu, gdyż cały nasz atak umiera. Tylko hetman F3. Nie ma jak bronić piona, nie ma jak bronić króla. Generalnie lipa. Jeszcze co mógł zagrać przeciwnik? Mógł zagrać hetman D8. Bo hetman D8 byłyby trochę większe problemy. Generalnie nie możemy dopuścić do ruchu G6, więc musielibyśmy wybić piona, bo G6 po prostu stabilizuje pozycję króla, nie mam już jak atakować, król jest bezpieczny, więc musiałbym wybić. Odbicie, wieża bije B4, a bije B4, hetman F3, jakiś atak na piona, otwarta linia, zajęta. Mam jakieś atuty, plus 3. Do tego mój goniec jest silny. Więc wracamy. F6, G bije, hetman F3. I tu już nie było obrony, mat w 11, aczkolwiek no, do tylu nie umiem liczyć, na palcach nawet, bo tylu nie mam. Nastąpiło wieża G8, bicie, król G7 i mat w jednym, hetman H6 i tak zakończyła się partia. W końcu mamy przełamanie, tylko w złą stronę. Przegrałem z teoretycznie słabszym. Generalnie miałem lepszą pozycję, w sumie ustawiłem go jak chciałem. I próbowałem to cisnąć na wygraną i podwaliłem figurę, znaczy podwaliłem jakość. Generalnie widziałem ten motyw i o nim zapomniałem w kolejnym ruchu. Niesamowita sprawa. Co więcej, później dalej był remis, ale grałem to na wygraną. Mimo że w życiu tam nie dało się zrobić wygranej moimi. No ale dobrze pograł, później za bardzo chciałem i po prostu nie ograł. No bywa. 5-8. I ostatnia partia teraz będzie. Tutaj mamy festiwal bez nadziei. Po pierwsze, nie do końca pamiętam, jak pozycja wyglądała. Około tak jak widać. Generalnie po prostu chodzi o pewien motyw. Po drugie, podwaliłem. I to teoretycznie trochę słabszym zawodnikiem, gdzie ustawiłem go jak chciałem. Mam cudowną pozycję. Mogę grać losowe ruchy i ta partia powinna się z ciężarami, ale sama wygrać. I przeciwnik zagrał B5, żeby dawać mi jakieś szachy. Generalnie coś nie tak jest z tą pozycją, bo ten pion mi będzie wisiał z niewiadomych przyczyn, ale pomijmy to. No i ja to widziałem i widziałem też motywy z F4, że jakoś mój goniec zostanie zaatakowany, tutaj atak na wieżę i tak dalej, ale mimo to zagrałem król D7. I plus 1,5 dla przeciwnika po ruchu F4 właśnie. Nie wiem, widziałem ten ruch i tak zagrałem król D7. Totalna głupota. Żeby było zabawniej, to wciąż nie jest totalnie przegrane. Nie wiem, dlaczego ten pion wisi. Wydaje mi się, że w partii go miałem po tych wymianach. Wybiłem. Nastąpiło odbicie tutaj, bo jak da na przykład szacha i wybije od razu, no to tu jeszcze wieża wisi. Dlatego najpierw tutaj poszło wybicie. Wybicie, szach, król się odsunął. Bicie. No i nie wiem, czemu ten pion wisi. Nie pamiętam. No ale generalnie jest to wygrana białych. Ale walczyłem do końca. Co więcej, remis miałem w kieszeni w którymś momencie. No, nie miał jak się przebić tą wieżą. Ustawiłem blokadę. Tylko stwierdziłem, że
Remis nic mi nie daje. Nie jestem zainteresowany. Gram na wygraną bez jakości. I przegrałem. Taka historia. W ostatniej rundzie już zagrałem jak powinienem i wygrałem. Wydaje mi się, że to była najprostsza moja partia, mimo to, że tu grałem z dwójką jakąś 1400 ileś tam feedem, a w pierwszej rundzie grałem bez kategorii, to ciężej mi się grało chyba w pierwszej rundzie niż teraz. No przeciwnik, nie wiem, chyba miał załamkę, że trafił na mnie, w sensie, że trafił na wyższe feedy od siebie i praktycznie nie myślał w tej partii, a jak już zaczął myśleć, no to wtedy jakoś miał klopa. Więc po prostu dojechałem, wygrałem i kończę ten turniej wynikiem 6 na 9. Spoko wynik, ale liczyłem na więcej, jakieś 6,5. I po prostu wygrałem z tym powinienem i nawet przegrałem jedną ze słabszym, więc trochę lipa. Ale jutro na blicu może się odkuje. Zobaczymy. Na koniec niestety kolejna moja wpadka, gdyż jak wspominałem, nagrywam to 5 dni później. Nie miałem jak wcześniej. I absolutnie nie pamiętam, co tu dalej szło. Wiem, że totalnie rozjechałem przeciwnika i nie miał co grać i to była najprostsza partia na tym turnieju, ale nie wiem, jak to zrobiłem. To około taka pozycja, jak widać, tu już mam plus 3,5. No i jakieś związania tutaj grożą, roszada, po prostu skoczek wchodzi. Przeciwnik nie ma w ogóle ruchów. Goniec to może wszędzie wejść, headpan, H4. Tu no wszystko wchodzi, ale nie pamiętam w jaki sposób. Też w jaki sposób przez centrum przebijałem, z tego co pamiętam. I tu się wszystko otworzyło i król był goły. Jak to zrobić? Nie wiem. I się nie domyślam. No ale wygrałem tą partię po prostu. I na koniec jeszcze oczywiście podsumowanie turnieju. Grałem też w blicach dzień później, aczkolwiek no blitzów było aż 13 partii i to by był zdecydowanie za długi film, też nie miałem jakoś siły zbytnio nagrywać po każdej partii. No i 13 rund to po prostu za dużo na taki filmik, bo już te filmiki są trochę za długie, ponad 40 minut zazwyczaj, nie wiem ile ten będzie miał, mam wrażenie, że prawie godzina, ale okej. Wygrał Teslaw Paweł, drugi był Zwardon Wojtech, trzeci był Igor Janik i z nim grałem, więc mogę być z siebie w miarę dumny, że akurat na niego trafiłem. Co taki spoiler mały, z Jaraczem grałem w następnym dniu i taki mini skrócik zrobię z tego turnieju Blitza. Nie wiem, na ile będę pamiętał jeszcze, co tam się działo, ale takie ciekawsze momenty i opowiem, jak to wyglądało wszystko. Taki jeszcze bonus spoiler. Jak widać, udało się wygrać po raz pierwszy w życiu z arcymistrzem na tych blicach, więc wyczekujcie odcinka właśnie z tego. Co więcej, ten oto zawodnik jest mistrzem świata w szachach podwodnych, z tego co wiem, i udało się z nim zremisować. Co więcej, miałem wygraną, co też będziecie mogli zobaczyć. A teraz oglądamy do końca. Jaracz czwarty, Soćko piąty i kolejne osoby. I tu pokażę wam jeszcze po drodze fenomen, 17 miejsce, trójka, to był 7 punktów, wejdźmy na niego. Co to za karta zawodnika? Beka, w sensie bez kategorii, to jest taki skrót. Zagrał z trójką, przegrał z trójką, grał znowu z bezkategoriowcem, po czym wygrał z dwójką, okej, i wygrał z prawie 2000. No jakby spoko, ale jak na 7 punktów, to nie grał z nikim. Więc to jest dość zabawne. Idziemy dalej. I dochodzimy do mojego miejsca. Zaszczytne miejsce 32. Zdobyłem 6 punktów. Niestety ranking mi minimalnie spada przez tą porażkę w przedostatniej rundzie z rankingiem 1600. Ale jak widać, z 6 punktowców, którzy się ciągną aż do miejsca 57, czyli 25 osób praktycznie, czy tam 26. Nieważne, nie umiem liczyć. No to byłem trzeci, jeśli chodzi o Buchholz, czyli po prostu grałem z dobrymi zawodnikami. Więc to 6 punktów uważam, że jest całkiem niezłe. No żal mi jedynie tej przedostatniej partii, myślę, najbardziej. No i to jest moja karta zawodnika. Udało się zagrać z Damianem Lewtakiem i z Igorem Janikiem, z tych tak zwanych lepszych zawodników, że tak powiem. Ale overall to nie był mój dobry turniej, uważam. W sensie te partie, które grałem, to tak na siłę wyciągałem te zwycięstwa. Często miałem przegrane pozycje, grając teoretycznie słabszymi zawodnikami. Ale z
partii z Damianem właśnie i z Igorem jestem raczej dumny i też je wam wstawię, mimo że obie przegrałem, jak widać, to z Igorem miałem remis przez długi czas, niestety czasowo nie wyrobiłem i popełniłem parę błędów i z Damianem bardzo podobnie. Z Damianem myślę, że było blisko do innego rezultatu, no ale obaj mają większe doświadczenie. I na koniec jeszcze wam pokażę filmik gdzieś, ale to chyba na początku. No, dobra, whatever. I na koniec oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Jak wam się podoba to, co robię, będzie mi bardzo miło na serduszku, jak zostawicie coś po sobie i w komentarzach zapraszam do debaty na dowolny temat, że tak powiem. I jak wam się podobają takie filmiki, wiem, że trochę przydługawe, ale opisuję życie progracza. Nie no, nie jestem pro, ale mówię wam elo.